1984. Jean-Francis Lyotard opublikował Poróżnienie, w ramach którego pojawia się kwestia winy i istnienia komór gazowych, obozów zagłady. Porównuje ten spór do sporu o istnienie świata. Przyszłe pokolenia mogą mieć problem z tym, jaka naprawdę była historia. Wszak za czasów PRL mawiano, że Katyń to sprawa Niemców. Z tego względu uważam, że należy się odnieść do tego dzieła i spróbować rozwiązać postawione w nim problemy. Poniżej przedstawiam rozwiązania, które widzę. U Lyotarda ofiara jest zablokowana, jakby odebrano jej zdolność obrony. Według Forisona dlatego, że jest martwa i dalej dlatego, że gdy się broni, przestaje być ofiarą, jakby atak w sądzie czynił z niej kata. Milczenie jest niewyrażonym zdaniem, przerwą w mówieniu, jest gestem sprzeciwu, rezygnacji, pogardy. Jest odpowiedzią. Każde zdanie kończy się milczeniem, dlatego niejednokrotnie milczenie w sądzie stanowi swoisty entrakt, jest podsumowaniem. Ofiara, nawet jeśli milczy, broni się, czyli atakuje kata, co nie czyni jej katem. Nie przestaje być ofiarą pomimo tego, że atakuje w przewodzie sądowym. Pomieszane byłyby tu porządki i zdarzenia. Zdarzenie w sądzie, w którym atakuje, ze zdarzeniem przed rozprawą, gdy jest krzywdzona. Aby świadczyć o krzywdzie w trakcie procesu sądowego, musi zaatakować. Stąd mogła się wziąć wątpliwość, że gdy zaczyna mówić o krzywdzie, przestaje być ofiarą, co moim zdaniem jest pomieszaniem porządku czasowego i instytucjonalnego. Jego argument brzmi: aby stwierdzić, że jakieś pomieszczenie jest komorą gazową, za świadka uznaje tylko ofiarę tej komory gazowej. Zdaniem więc mojego adwersarza, ofiara taka musi być martwa. W przeciwnym razie komora gazowa nie byłaby tym, co on utrzymuje, a zatem nie istnieje komora gazowa. Rozumowanie to jest obarczone błędem wymuszonej definicji. Jeśli mówimy o świadku, mówimy o kimś, kto naocznie widział mord w komorze gazowej lub samą komorę gazową w stanie spoczynku. Może nim być więc turysta, jak i operator komory gazowej zeznający przed sądem. Sama ofiara nie może być świadkiem, bo nie jest martwa, a świadek jest osobą zeznającą w sądzie z tego, co widział naocznie. Argument Forisona znosi się tam, gdzie zaczyna być problematyczny, czyli gdy ofiara jest martwa i ma być świadkiem. Lecz nie może być świadkiem, bowiem jest martwa. Świadkowie przeżyli i świadczą, czyli zeznają. Gdy mówię o tym samym przedmiocie, lecz przypisuję mu inne własności, niekoniecznie jest to ten sam przedmiot, jak twierdzi Lyotard. Lecz mogę porównać te własności z definicją konotacyjną tego przedmiotu i stwierdzić, czy własność P lub Q przysługuje przedmiotowi X. Dodatkową kwestią jest to, że gdy własności te nie są sprzeczne, z większym prawdopodobieństwem przynależą do tego przedmiotu. I tak własności takie jak leży nad Tybrem i jest stolicą Włoch mogą przynależeć do Rzymu. P, Q od R. Zatem sprawdzam, czy nie są sprzeczne i czy są częścią konotacji danego przedmiotu. Wtedy mogę stwierdzić, że mowa jest o tym samym, a nie o różnych przedmiotach. Lecz wcześniej musimy mieć definicję konotacyjną, do której porównujemy, czyli przedmiot musi być opisany. Bez definicji konotacyjnej, do której odnoszę własności, nie mam podstaw, aby stwierdzić, że mowa o tym samym przedmiocie. Lyotard zwraca uwagę na to, że musimy mieć jakieś kryterium postępu. Bez takiego kryterium nie będziemy bowiem w stanie ocenić, czy dokonuje się jakikolwiek postęp. Są trzy sfery, w których można określić postęp: społeczna, moralna, naukowa, techniczna. W przypadku umowy aktualność dyskursu wiążącego dwie osoby zachodzi dopóty, dopóki umowa nie zostanie zerwana przez jedną ze stron. Czasami pragmatyka słowna słowa umowa jest taka, że operuje się nią jako normatywem. Umawiamy się, że, lecz wtedy jest to groźba lub nakaz. Obiekowe znaczenie słowa umowa jest relacją zwrotną między najmniej dwiema osobami przy uwzględnieniu jej nieprzymuszonej woli i wtedy, gdy zostanie zerwana, przestaje obowiązywać. Gra językowa umawiać się przestaje być aktualna. Gra się kończy, bowiem takie są reguły tego dyskursu. Poszczególne gry językowe mają określone reguły, na przykład gra podaj cegłę wyraża się bądź to bez współpracy dwóch osób lub w dominacji jednej nad drugą. To czy jest to dominacja czy współpraca powinno odnosić się do prakseologii, czyli ocenione z perspektywy jakości działania. Umowa zakłada wcześniejszy dialog, bowiem dwie osoby dochodzą do konsensusu odnośnie pewnej sprawy. Wypracowują kompromis, tak aby dwie osoby były zadowolone. Lecz może też zachodzić zjawisko dominacji jednej strony, umowy nad drugą, w zależności od tego, co strony mają do zaproponowania. Filozofia dialogu zakłada równość stron dialogu, wzajemny szacunek.
lecz z perspektywy zjawisk społecznych nie zawsze się to realizuje i strony umowy nie zawsze są równorzędne, bowiem jedna może zostać zdominowana przez drugą. Spór wokół Trybunału, zburzenie muru berlińskiego, zmiana systemowa w Polsce świadczą o tym, jak mniemam, że po II wojnie światowej ludzie przestali podchodzić do prawa bezkrytycznie i są bardziej świadomi dzięki zwiększeniu przepływu informacji, w jakiej rzeczywistości społecznej żyją. Nawet jeśli lekarz ma przestrzegać prawa państwowego, a nie kierować się swoim sumieniem, nie ma nakazu państwowego, aby stosować taką, a nie inną metodę, przynajmniej w kontekście Oświęcimia. Mengele stosował swoją metodę badawczą. Z tego względu nie można bronić go z perspektywy stanowionego wcześniej przez Hitlera prawa. Nikt nie nakazywał mi stosować metody, którą stosował, i dobierać pacjentów do eksperymentów. Wśród pacjentów były również dzieci, które odznaczały się cechami uznanymi za aryjskie, co widocznie hipokryzję ówczesnych rządzących. Mengele badał pacjentów pod kątem frenetyki, genetyki, chorób zakaźnych. Taki szeroki zakres badań mógłby świadczyć o jego geniuszu, lecz można to również zinterpretować jako posiadanie pobieżnej wiedzy na te tematy. W przypadku Auschwitz ciężko mówić o pacjentach. Bardziej adekwatnym byłoby nazywać osoby, na których eksperymentował Mengele, jako jego przedmiot badawczy. Wszak nie liczył się z tym i nie na to ukierunkowany był jego cel, aby leczyć, lecz aby sprawdzić wytrzymałość przedmiotu badań. Świadom, jak mniemam, bardziej odpowiadałoby miano pacjenta, lecz z dzisiejszej perspektywy słowo pacjent nabrało negatywnych konotacji, co jest niekorzystne dla środowiska lekarskiego. Z tego względu będę mówił o przedmiocie badawczym Mengelego, z uwzględnieniem, że nie jest to naruszenie godności świadków i ofiar, lecz adekwatne odzwierciedlenie stosunku Mengelego do świadków i ofiar. Mengele, tak jak współcześni lekarze, nie ma obowiązku stosowania takiej, ani innej metody. Z tego względu, z perspektywy na metody w odniesieniu do innych metod, można skarżyć lekarza pod kątem błędu w sztuce lekarskiej. Boję się nacjonalizmu. Nacjonalizmu, który stawia jeden naród ponad inny, co nie znaczy, że jestem kosmopolitą. Nie znaczy też, że nie powinno się kultywować własnej historii i o niej pamiętać, że trzeba przebaczyć wszystkie rany, bo to byłoby nic innego jak palenie ziela lotofagów. Boję się nacjonalizmu ksenofobicznego i stereotypowego. Nacjonalizm dojrzały jest potrzebny i ważny, czyli taki, który jest świadomy własnej tożsamości, kultury, historii. Nie wrócimy do czasów, gdy nie było narodów, a po XX wieku burzach dobrze byłoby kontynuować współpracę między narodami, handlową i kulturową, poznawać nawzajem swoje tradycje, bo niejednokrotnie mają wspólne podstawy, szukać raczej punktów dialogu niż kłótni i rozdrapywania ran. Polska tożsamość przebudza się z komunistycznej drzemki od 28 lat, a jak dobrze wiemy, poranki są ciężkie i nikt nie lubi poniedziałków. Przedmiot X o określonych własnościach PQR. W warunkach Z jest PQR, natomiast w warunkach Y jest RST. W odniesieniu do warunków przedmiot zmienia swoje właściwości. Cukier rozpuszcza się w wodzie o temperaturze C stopni, natomiast w temperaturze B pozostaje jego skład krystaliczny. Na przedmioty może mieć wpływ temperatura, światło, uderzenie, wilgotność, ciśnienie. Nazwę to zmiennymi warunkowymi. Zatem przedmiot X o określonych własnościach PQR i w oddziaływaniu na niego przez zmienną warunkową zmienia się jego postać. Własności przedmiotów zmieniają się w odniesieniu do zmiennych warunkowych, czy raczej ujawniają się ich własności w odniesieniu do zmiennych warunkowych. Zmiana zatem byłaby wchodzeniem w relacje ze zmiennymi warunkowymi i przekształcaniem substancjalnym przedmiotu. Czym charakteryzowałaby się zmiana społeczna? Należałoby ustalić, aby się tego dowiedzieć, jakie są zmienne warunkowe wpływające na społeczeństwo lub na jednostkę. Są to z pewnością opinie, prawo, edukacja. Gdy jednostki wchodzą w relacje z tymi zmiennymi, zachodzi zmiana społeczna i dokonują zmian w ich obrębie. Nie ma co stereotypowo utyskiwać na Niemców. W 1920 roku zaczął się tam zmieniać system edukacji, który wspierał tylko rozwój fizyczny, ograniczał horyzonty myślowe i indoktrynował młodych Niemców. Nie mieli wtedy internetu, więc nie mogli znaleźć alternatywy. Prawdopodobnie gdybym był wychowywany w tym duchu, nie spotkał się z inną propozycją, też byłbym zindoktrynowanym Niemcem, walczącym o swój kraj po przegranej I wojnie światowej,
który musi spłacać zależności finansowe. Hitler nie był głupi, skoro potrafił napisać 104-stronnicowy traktat. Jest w nim tyle romantyzmu, uwzniesienie German, którzy po I wojnie światowej szukali swojej tożsamości. Mówiąc do duchu narodu, podniósł ich na duchu. Zjednoczył kraj w czasie głodu. Mawiałem, żeby nakarmić żołądki, zanim zacznie się mówić o moralności. Inwestował w zbrojenia. Żołądki były pełne. Może to z przesytu mieli chętkę na inne narody, na inne kraje. Niemcy też szli do pieca. Ci, którzy nie udowodnili swojego obywatelstwa, przynależności do rasy. Stereotypowe traktowanie Niemców jest krzywdzące. Wszak nie tak dawno uparł mur berliński. Czy człowiek, który wszystko by wiedział, byłby mądry? Czy mądry byłby dobry? Wszak z ogromnej wiedzy często wynika nieszczęście, jak w przypadku pewnych zastosowań socjotechniki. Jaki powinien być współczesny polityk, aby nie stosował tych samych metod, co NSDAP? Wszak nie wszystko, o czym pisał Hitler, możemy wyrzucić. Lecz co z tego pozostawić i jak się do tego odnieść? Na bazie nonkonformizmu w stosunku do jego poglądów nie zbudujemy nic trwałego. Trzeba rozważyć to, o czym pisał. Moim zdaniem jest w tym taki błąd, że wspólnotę narodową rozpatruje poprzez rasy, a w samych Niemczech są różne etnie. Etnie polskie zjednoczył Mieszko I. Choć czasami mam wrażenie, że ci, którzy czują się Słowianami, mają kompleks chrztu pruskiego. Etnie współcześnie przejawiają się w ramach piłki nożnej, poprzez poszczególne kluby. Na meczach agresja jest rozładowywana. Można nawet przeżyć katarzis. Dzięki temu nie ma takich zjawisk społecznych jak w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli bicie się sztachetami w imię poglądów politycznych. W walce dobra ze złem wygrywa dobro. Zło szybciej się psuje, jak tanie samochody.